Już po raz 19 z Lublina do Jastkowa wyruszy marsz poświęcony pamięci legionistów, którzy 106 lat temu polegli w jednej z największych bitew stoczonych na ziemiach polskich. Bitwa pod Jastkowem była jednym z największych starć legionów na terenie Królestwa Polskiego. Toczyła się od 31 lipca do 3 sierpnia 1915 roku. Zakończyła się zwycięstwem Legionów Polskich nad wojskami rosyjskimi. Wśród uczestników bitwy pod Jastkowem, wśród żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów i 1. Brygady Legionów, w ich sercach był zakorzeniony polski gen wolności. Ten sam gen wolności, który był wśród powstańców Tadeusza Kościuszki, wśród szwoleżerów księcia Józefa Poniatowskiego, powstańców listopadowych, powstańców styczniowych, ale też uczestników wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, ale i przywołanych już dzisiaj na tym placu powstańców warszawskich z 1944 roku. Mówi Marcin Krzysztofik, dyrektor lubelskiego oddziału IPN. Dziś w 106. rocznicę tamtych wydarzeń pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie miały miejsce uroczyste obchody. Bo nie byłoby wolnej Polski w roku 1918, gdyby nie państwa rówieśnicy, którzy w roku 14, 15, w latach następnych poszli bić się, nie pytając po co, dlaczego i za ile. Bić się o rzecz najpiękniejszą, o wolność. Podkreślał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Następnie z Placu Litewskiego do Jastkowa wyruszył zorganizowany już po raz 19 marsz szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego. Wzięli w nim udział głównie członkowie Związku Piłsudczyków oraz młodzieży ze Związku Strzeleckiego. Trasa liczyła 18 kilometrów. Oddajemy w dniu dzisiejszym cześć naszym bohaterom. Z dumą możemy powiedzieć, że to właśnie przez Lublin i Lubelszczyznę wiodła droga ku wolności, droga, która zwieńczenie swoje miało w 1918 roku. Mówił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Marsz zakończył się w Jastkowie na cmentarzu legionistów, gdzie sprawowana była msza święta polowa w intencji polskich żołnierzy.